Jak można się spodziewać, istnieją rzeczy, które zdarzyły się tylko raz w ciągu istnienia ludzkości. Wcale nie mam na myśli narodzin nowej istoty, czy też początek ludzkości. Z tej strony Blumi, a w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie na temat rzeczy, które zdarzają się tylko raz w życiu. Miejsce pierwsze. Syndrom MDP. Jest to prawdopodobnie najrzadsza choroba na świecie, na którą do tej pory zapadło jedynie 8 osób. Pacjenci dotknięci tym syndromem posiadają bardzo rzadkie zaburzenia metaboliczne, które zapobiegają magazynowaniu w organizmie tłuszczu. Najnowsze badania sugerują, że choroba może być spowodowana przez nieprawidłowość genu POLT1 w chromosomie 19. Większość zidentyfikowanych przypadków syndromu MDP zostały spowodowane przez spontaniczne zmiany genetyczne, choć u rodziców te jednostki są nienaruszone. Diagnoza tego syndromu następuje poprzez specjalistyczne badania oferowane przez Zespół Genetyki Molekularnej na Uniwersytecie Exeter i w Królewskim Szpitalu Devon. Osoby posiadające ową wadę po urodzeniu wyglądają normalnie, lecz choroba zaczyna działać dopiero w okresie dojrzewania. Choroba charakteryzuje się tym, że w okresie dojrzewania następuje powolny wzrost chrząstki oraz wiązadeł, przez co osoba chora ma mały nos, małą szczękę oraz małe uszy. W dodatku, z powodu ograniczonego rozrostu chrząstek, krtań również jest niewielka, przez co głos pozostanie na wysokim tonie nawet u chłopców po okresie dojrzewania. Na nietypową przypadłość cierpi kolarz Tom Staniford. Naukowcy nie są w stanie wyleczyć kolarza w tym etapie choroby, lecz ich stosunkowo długie badania na DNA Toma pozwolą na to, że istnieje szansa na pomoc innym, chorym osobom. Napisz w komentarzu życie, a spróbuję przypiąć ci serduszko. Miejsce drugie. Pocisk trafił w pocisk. Jest to popularne zdjęcie przedstawiające moment, gdzie dwa pociski uległy zderzeniu w powietrzu. Pocisk pochodzi z terenów, gdzie odbywała się bitwa o Gallipoli. Była to największa operacja desantowa I wojny światowej. Aczkolwiek za zdjęciem, które prawdopodobnie widzicie w tle, kryje się inna historia. Czy możliwe jest, że pocisk przebił inny pocisk w powietrzu? Otóż najprawdopodobniej tak. Jednak czy owe zdjęcie jest prawdziwe? Otóż nie. Internauci wnioskują, że jest to wiralowe fałszerstwo. Wszak jeden z tych nabojów nie został nigdy wystrzelony. Spójrz na kulę po lewej stronie. Widać, że nadal jest ona zabezpieczona, więc nigdy nie została wystrzelona. Natomiast, tak jak wcześniej powiedziałem, dotychczas odkryto kilka pocisków, które zetknęły się w trakcie trajektorii lotu i połączyły się w jedność. Jeśli chcecie zagłębić się w takowe zjawisko, to zachęcam do obejrzenia jednego z odcinków Pogromców Mitów. Mówi się, że kul z Gallipoli nie można ujrzeć w muzeum, ponieważ zostały one zakupione przez prywatną osobę i obecnie są w jej kolekcji. Miejsce trzecie. Mężczyzna wyleczony z HIV. Jest to ludzki wirus niedoboru odporności. Ten wirus przez wielu lekarzy był uważany za niewyleczalny, lecz dwie osoby zachwiały te statystyki. Tak zwany berliński pacjent jest pierwszą w historii osobą wyleczoną z zakażenia wirusem HIV. W roku 2005 zdiagnozowano u niego ostrą białaczkę szpikową. Po 2 latach od diagnozy zdecydowano się na przeszczep szpiku kostnego u pacjenta, na taki, który zapewni mu odporność na infekcję wirusem HIV. Efektem przeszczepu takiego dawcy było usunięcie wirusa z organizmu pacjenta. W następnych latach próbowano przeprowadzić taką samą terapię u 2 innych pacjentów, lecz po upływie mniej niż roku ponownie stwierdzono w ich organizmach obecność wirusa HIV. W roku 2019 ogłoszono, że 3 lata wcześniej udało się ponownie odtworzyć wcześniej wspomniany zabieg, który skutkował usunięciem wirusa z organizmu. Szacuje się, że dotychczas zakażenie HIV od początku epidemii dotknęło 78 milionów osób, z czego oficjalnie tylko 2 osoby wyleczono. W jaki sposób można uniknąć się od zarażenia? Otóż wirus HIV przenosi się drogą seksualną poprzez krew osoby zakażonej, niesterylny sprzęt medyczny albo zakażenie przez matkę płodu lub karmionego piersią noworodka. Naukowcy sądzą, że AIDS, choroba wywoływana przez wirus HIV, jest niewyleczalną chorobą, jednak w jego cudzysłowie leczeniu stosuje się leki antyretrowirusowe, które przez zakażonego są używane do końca życia. Miejsce czwarte. Kometa Westa. Jest to kometa długookresowa, którą odkryto w 1975 roku.
Ten obiekt został odkryty przez ludzkiego astronoma Richarda Westa w dniu 10 sierpnia 1975 roku. Kometę uchwycono za pomocą teleskopu Europejskiego Obserwatorium Południowego w La Silla. Co może być ciekawe, to to, że nie odkryto jej na niebie, lecz na kliszy fotograficznej. Kometa minęła peryhelium 25 lutego 1976 roku. Jej aktywność była duża. Rozwinęła się ona w dobrze widoczną Komę i Warkocz, osiągając maksymalną jasność minus 3 magnitudo, przez co można ją było dostrzec nawet za dnia. Po przejściu przez punkt przysłoneczny, jądro komety Westa rozpadło się na 4 fragmenty. Pierwszy podział jądra zauważono 7 marca 1976 roku. Kometa Westa przez naukowców jest uważana jako najjaśniejsza kometa, która gościła nasze niebo w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. Niestety, lecz takowa kometa nie została dobrze opisana. Obecnie na jej temat istnieje mało informacji. Uważa się, że kometa Westa była jaśniejszym punktem niż Jowisz. Miejsce 5. Wyschnięty wodospad Niagara. W roku 1969 Amerykanie zdołali zatrzymać najsławniejszy wśród wodospadów, wodospad Niagara. Jest to wodospad na rzece Niagara na granicy Kanady, prowincji Ontario i USA w stanie Nowy Jork. Ta atrakcja turystyczna w 1969 roku na 6 miesięcy umilkła, a oczom świadków ukazało się dno rzeki. Cała sytuacja rozpoczęła się rok przed zdarzeniem. W mediach zaczęto mówić o zniszczeniach i erozji, jakim poddawana jest skała wodospadu. Osoby odpowiedzialne za renowację wodospadu obawiały się, że na jego dnie będą odkładać się zanieczyszczenia oraz odłamki skalne. Architekci postanowili wybudować konstrukcję powstrzymującą napływ wody. W takim razie robotnicy mogli swobodnie wejść na teren wodospadu i wykonać swoją pracę oraz dzięki tej konstrukcji fotografowie mogli wykonać wiele ciekawych zdjęć. Aby wybudować zagrodę, potrzeba było 1246 wywrotek gruzu. Do budowy zużyto prawie 28 tysięcy ton skał, piasku i kamieni. W trakcie oczyszczenia osypiska u podnóża wodospadu odnaleziono szczątki mężczyzny i kobiety oraz jelenia. To właśnie pierwsze chwile, gdy wodospad był wysuszony, doprowadziły do nagłego wzrostu turystów w tym rejonie. Prawie 90 tysięcy osób odwiedziło ten rejon podczas jednego weekendu. Wiele osób chodziło po suchym lądzie, pomimo ostrzeżeń ze strony policji, że jest to niebezpieczne. Miejsce 6. Burza magnetyczna. Było to wydarzenie, które odbywało się między 28 a 2 września 1859 roku. W tamtej chwili obserwowano liczne plamy na słońcu. Zaraz po 11-1 września angielski astronom amator Richard Carrington zdołał zaobserwować rozbłysk, który, jak wiadomo, z współczesnych badań utworzył wówczas koronalny wyrzut masy. Ta burza słoneczna była przyczyną jednej z najbardziej intensywnych burz magnetycznych na Ziemi w dotychczasowej historii. Zaburzenia ziemskiego magnetyzmu spowodowały awarie sieci telegraficznych na terenie całej Europy i Ameryki Północnej, a nawet okazjonalne zapalenie się od iskier papieru w telegrafach. Mimo odłączenia baterii, indukowany prąd był na tyle silny, iż pozwalał na przesyłanie wiadomości telegraficznych. Zorza polarna była widoczna wówczas na całym świecie, a została ona zaobserwowana nawet na Karaibach, a w górach skalistych była tak jasna, że blask obudził kopaczy złota, którzy zaczęli przygotowywać śniadanie, myśląc, że to już ranek. Naukowcy z Amerykańskiej Akademii Nauk ostrzegają, iż burza podobna do burzy z 1859 roku dzisiaj mogłaby spowodować globalną katastrofę. Obecnie istnieją systemy wczesnego ostrzegania przed takim kataklizmem, lecz posiadają je tylko i wyłącznie Stany Zjednoczone, aczkolwiek są one zużyte. Miejsce 7. Piwna powódź. W dniu 17 października 1814 roku londyńskie ulice zostały zalane przez piwo. Owe zdarzenie miało miejsce na ulicy Tottenham Court Road. To właśnie w tym miejscu znajdował się browar Horse Show, w którego to budynku znajdowały się kadzie mieszczące ponad 3 miliony litrów portera. Jak na tamte standardy, piwo było przechowywane w nowoczesnych, zakutych w stal beczek ustawionych na wysokich podestach. W jednej chwili obręcz ogromnej 600-tysięcznolitrowej kadzi pękła, przez to piwo uwolniło się w postaci wielkiej fali. Po chwili uszkodziły się pozostałe beczki, burząc przy tym kamienne mury. Uderzenie było na tyle silne, że zawaliły się 2 domy. Szacuje się, że przez tą piwną powódź straciło życie 7 osób. Jak można się domyśleć, ludzie po chwili wybiegli z domów, aby napełnić pojemniki piwem.
Także zbliżamy się powoli do końca materiału. Jeżeli chciałbyś mnie wesprzeć, to polecam kliknąć łapkę w górę i subskrypcję. Więc to by było na tyle. Trzymajcie się. Cześć.